Ponad 80 tysięcy złotych dofinansowania na kolejne edycje fanaberii teatralnych i teatralnej dekonstrukcji otrzymał w tym roku Teatr Dramatyczny. Teatr złożył w sumie 5 projektów, 2 otrzymały dofinansowanie. W tym roku Teatr Dramatyczny otrzymał dużo mniej pieniędzy niż rok temu, ale jak mówi jego dyrektor Danuta Marosz, jest się z czego cieszyć, bo łatwo nie było. Rozstrzygnięte zostały już wnioski w programach operacyjnych ministra kultury i bardzo się cieszymy, bo wśród tych wniosków i zadań znalazły się 2 naszego teatru. Jeden dotyczy 12. edycji Festiwalu Teatralnego Fanaberie, który zawsze odbywa się w listopadzie, a drugi całorocznego programu edukacyjnego Teatralna Dekonstrukcja, to już 6. edycja. Bardzo się cieszymy z tego pozytywnego dla nas rozstrzygnięcia, bo w tym roku rzeczywiście przesiew był, no, młodzież powiedziałaby, masakrycznym. Jak mówi Marosz, w tym roku bardzo duża liczba wniosków złożonych przez polskie instytucje kultury została odrzucona przez ministerstwo. Nawet na festiwale, które od wielu lat cieszą się renomą wśród widzów. Dyrektor zapowiada odwołanie się w sprawie książki, która miała powstać z okazji jubileuszu. Jeden wniosek dodatkowo, bo złożyliśmy ich aż 5, dodatkowo chcemy poddać odwołaniu. On dotyczy wydawnictwa jubileuszowego. Teatr w tym roku obchodzi 50-lecie, o czym ciągle przypominamy. I pomyśleliśmy, że z okazji 50 lat warto byłoby przygotować taką rzetelną publikację, nie tylko album taki okazjonalny ze zdjęciami będące naszą laurką. Rozpoczęliśmy przygotowania, żeby takie materiały krytyczne, oceniające, takie materiały przygotowane przez fachowców, przez krytyków, przez dziennikarzy, naukowców mogły się w tym wydawnictwie zdarzyć. Zdaniem Marosz projekt ma pewne szanse, ponieważ został pozytywnie oceniony, choć nie uzyskał dostatecznej liczby punktów. Odwoływać się będzie także Stowarzyszenie Teatralne Szaniawskiego, działającego przy teatrze, w sprawie filmu, który miał dokumentować jubileuszowe wydarzenia. Ten wniosek również otrzymał ponad 50 punktów, ale to za mało, by przyznano na niego pieniądze. Teatr zapowiada także, że złoży prośbę o dotację do Urzędu Marszałkowskiego, bo na zadania, które otrzymał dofinansowanie, potrzebuje 100 tysięcy złotych wkładu własnego. 60 tysięcy na fanaberię, 25 tysięcy na edukację, co powoduje, że fanaberie kosztować będą około 140 tysięcy, a projekt edukacyjny prawie 60 tysięcy. Tegoroczne fanaberie teatralne mają być festiwalem kobiecym. Pojawią się tam wyłącznie sztuki napisane, wyreżyserowane i zagrane przez kobiety. W marcu będzie wiadomo, czy ministerstwo rozpatrzyło pozytywnie oba odwołania w sprawie filmu i w sprawie wydawnictwa.